ile ja sarabiam? Jak oni ja normalnie mogę. Dziwnie wsiadają, wysiadają. 2000 też dostałem, nieźle. Mam już 11 tysięcy dolarów. Ci normalnie są dobrzy, naprawdę. Co ci śmieszycie to? Co się śmiejesz? Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nim jest Bertbert. Elo? Bertbert, gdzie ty jesteś? Ja sobie stoję tutaj no to i czekam. Podejdź tutaj do mnie, musimy... Ja mam brudny autobus w ogóle, musiałbym... Tak? Cześć, poczekaj, ja tutaj w ogóle brudny. Zawracam. Dirty. Poczekaj, uwaga. So dirty. A jest jakaś myjnia w ogóle? Cofnę. Pali gumę w autobusie. No co, no tak się robi. Bertbert, nie znasz się. Dobra, jedziemy, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy kierowcami autobusu. Jesteśmy kierowcami autobusu, będziemy tutaj przewozić ludzi. Poczekaj, pojadę pierwszy. No. Pojadę pierwszy, bo ja mam oznaczony, no. Którędy musimy jechać. Dobra, bo dawaj, dzisiaj Paweł. Nas czeka bardzo długa trasa. Ale to daj mi wyprzedzić, co? Czy ty też to zauważyłeś, że na tyłach naszych jest napisane Liberty City, bo? No jest napisane Liberty City. A my jesteśmy w San Andreas, a nie w Liberty City. Los Santos. No, w San Andreas, Liberty City. Bert. Dobra, pojedziemy lewym pasem, bo jest szybszy. Mamy tylko, że jedziemy tak samo jak po prawej, ale... Sprawa jest taka, że mamy tutaj pod znakiem... Co? Tak pod znakiem składa, zapytania? Bo tak się składa... Uwaga, hamuję. Naskrobałem tutaj, bo policja mnie ściga. Tak, no Berberta mnie... policja ściga, ogólnie rzecz biorąc, i kazałem się stawić na komisariat. Berbert, patrz, gdzie jedziesz! Ale co ty pana zrobisz, no? Mówię, że hamuję. Na autostradzie, no legalnie po prostu zakręcamy. Ja nie mogę, co ten człowiek robi, no i to jego policja powinna zwijać, a nie o, mnie. Czekaj, bo tutaj jedziemy na skróty. Chcesz, żeby pasażerowie czekali? Nie. Póki co nie mam żadnego. I pamiętaj, nie przywalaj, bo jak przywalisz tak kilka razy, to wiem, nie pojedziesz zniszczy dalej. Zniszczy mi się autobus. Dobra. Rozumiem, coś tam grałem na tym serwerze. No, okej. Okay. Ale... A więc miejmy nadzieję, że nasza podróż skończy się szczęśliwie i ja nie zostanę aresztowany przez policję. No bo tak, w sumie policja cię ścigała, uciekłeś jej. Nie no, dalej mam dwie gwiazdki, więc tak? Wiesz. Tak? No. Aha. Oni pewnie mają mnie oznaczonego tylko... Jako kierowca autobusu, który jest po prostu jakimś tym, uciekinierem. No paniorem jestem. No. Ale nic się nie dzieje, jestem friendly, nikogo nie zabiłem. Tak, pobiłeś, tylko ukradłeś auto, dobra, nieważne. I autobus, no, nie? Ale dobra. Dwa auta ukradłem, przekroczyłem dwa razy prędkość. W ogóle to są klimatyzacje przez ciebie. Otwarte wszystko, potwieram. Dobra, chodzimy tutaj na skróty. No, masz zielone jakby co. Dobra, ja... Policji nie ma. I jak usłyszę syreny, to zacznę uciekać, okej? Okay? Okay. Bo naprawdę nie chcę być podczas odcinka aresztowany. Też bym wolał, żebyś nie był aresztowany. Właśnie, bo będzie tak, to Paweł będzie musiał sobie sam poradzić. Czekaj, o... Jak dziwnie wsiadałem, co tu się dzieje? Wsiadałem przez szybę. Ja też chcę, czekaj. Poczekaj. Stop, press E to pick up. I oni wsiadają przez szybę, rzeczywiście. No, poczekaj, dobra, spokojnie, Bertel. Ja teraz dalej. Muszę zaznaczyć kolejny punkt. Kolejny punkt autobusiowy. Jest. Oni mi cały czas piszą, tutaj, no, że ja mam się stawić na komendę policyjną. Ale kto ci pisze? No, mam wiadomość. Jakiś gracz? Tutaj takie. Nie, w grze od policji mam wiadomość, że mam się stawić na komendzie. Aha. Ja to ale jest, ja to mam to taki, w nosie. To jest pewnie automatyczny jakiś tam system. Ej, kurde, ale żeby to zaraz się nie okazało, że śmigłowiec policyjny będzie no to, ale wiesz, będą mieli dwa autobusy, nie będą wiedzieli, który. No właśnie, no. To Paweł was winą zamiast mnie. Dobra, ja jedziemy tutaj, mamy czerwony, chodź szybciutko. Bo mamy czerwony. Czerwony to fajny kolor. Czemu ja mam pistolet? Co się dzieje w ogóle? Co? Ja nie mam pistoletu. No co, ty masz pistolet? No ja mam pistolet, no. Poczekaj, uwaga, manewr wyprzedzania. Manewr dupcia. O kurczę, no. W ogóle nie wyprzedzam. Cargo pilot. Boże, te auta są szybkie. Dobra, jedziemy. Wyprzedza, jedź, no. No jedź jadę, na razie prosto. Jedź na razie prosto, no. Tylko jakbyś hamował, to mów wcześniej. Czekaj, mam 5 godzin na stawienie się na komisariat policji w Los Santos. No a co wtedy, jak nie zrobisz tego? Pewnie wyślą za mną jakieś... Helikoptery, oddział SWAT. O, to fajnie będzie taki, wiesz, kierowca autobusu zostanie... został ten, aresztowany. Ja tu legalnie zarabiam pieniądze. No jeżdżę no. Z busem. Tak, oczywiście, tylko przywaliłeś mi, wybił mi szybę i w ogóle. To system mnie zniszczył. To tak, oczywiście, najlepiej. No. Ale przyjemnie się jedzie, nie powiem. Prawie jak ten, prawie jak Eurotrack. Dobra, to czekaj, to ja wyprzedzam cię od prawej. Zrób miejsce. Od kiedy to się wyprzedza? O, tutaj drzewa dodali jakieś nowe, bo tych drzew tutaj nie było.
Nie no, może takie wyrosły. Wyrosły. Dobra, takie. Śmiało Bert, jedziemy tutaj bezpiecznie. Czy też, Paweł, tutaj masz 40 klatek na sekundę? Niestety tego nie mogę ci powiedzieć, ponieważ nie widzę żadnego ilości klatek. Ale czuć to po prostu. Ja nie mam klatek. Co ty, Paweł? Ty piracie drogowy. No normalnie jestem kierowcą autobusu. Zaraz musimy skręcić w prawo. Okej, okay, widzę. Dobra. Także jedź za mną. Ten, pasażerowie czekają. Mów mi, kiedy będziesz hamował. O nie, tu jakieś bramki są. O rany. Wziął i spowolnienie było to. No, spowolnienie to było. Ej, czemu mam you have to pay? Ej, nie zapłaciłem. Co? Uwaga, o dobra. Ej, bo mi... Tak? Mi dał się komunikat, że nie zapłaciłem. Nie, więc nie piszę, to ja nie wiem. A mi napisało, że you didn't pay. A tam wymyślają znowu jakieś podatki, jakieś bilety. Proszę cię, ja nie mam czasu na takie rzeczy, ja tu muszę bilety, bilety. Uwaga, tu musimy wjechać. Specjalną wejściówkę, a nie jakieś kurde przywileje. Uwaga, tutaj wjeżdżamy, czekaj. Pierwszy autobus podjeżdża. Załaduje tylko pasażerów. O, kolejny ty buduje. Też? O, dobra, okej. Okay. No, jeden wysiadł, dobra, okay, poczekaj, mam. Teraz zobaczmy kolejne jest, miejsce. Zaznaczę. Ja zaznaczę tu już, tu jest bliziutko. Gdzie bliżej? A już wiem koło tego, no. Lotniska Trevora. Poczekaj chwilkę, bo ty tutaj... ile pieniędzy zarobiłem? Może w końcu spłacę wszystkie długi? Poczekaj, Bert, bo ja mam problem, muszę zawrócić. Dostań 2000 dolarów. No ładnie. Wynagrodzenia. Poczekaj, o, jakiś pasażer odkupię. Wpadł mi pod autobus. To chyba był twój. Odkupię. O nie, oficer Smurf. Co? O nie, jest jakiś policjant. Gdzie? Ja się boję, jak ale nie gdzie? Byłem. No, było co tam ty informacja mówisz? Na czacie, widzisz? Aha, no tak, no widzę, no i co? No tylko napisał. No ale boję się, że oni zaraz powiadą. No Bert. Jak ktoś mam pistolet, więc ich powystrzela. O, ty łobuzie, poczekaj, Bert, poczekaj. O Boże, wyprzedzam! Dobra, podwójna ciągła na skrzyżowaniu. Podwójna ciągła. Lubię tak jeździć. Fajnie tak jeździć. Dobra, czekaj, wyprzedzę cię, bo jest podwójna ciągła, wiesz? Ej, Paweł, czy ty to widzisz, co jest tam daleko przed nami? Ile drzew? Tak, wiem, poczekaj, bo ja wyprzedzam. Bert, wyprzedzam! No proszę, mam tu miejsce. Widzisz, wszystko pod kontrolą, Paweł, nie krzycz, nie ryj się. O, patrz, tutaj, nie dobra, ryj. Jest. Kolejni pasażerowie czekają. Dwa przystanki obok siebie tu są. Dobrze. Boże, czekaj, no zjeżdżam tutaj, uważam na stację. Spokojnie, mam to pod kontrolą. Tylko weź się przesuń trochę, ziomek. Czekaj, o. Tak? Tak. Ile ja sarabiam, jak oni ja normalnie mówię. Dziwnie wsiadają, wysiadają. 2000 też dostałem, nieźle. Mam już 11 tysięcy dolarów. Ci normalnie są dobrzy, naprawdę. Co ci, śmieszy cię to? Co się śmiejesz? Co się tak śmiejesz? Co to ma być? Co? Z no. Niczego, po prostu. Ej, ta praca jest bardzo fajna, bo można tu. Uwaga, czeka, bo tu jakiś gościu mi tutaj powoli. Zapłacę niezapłacone mandaty w końcu. No, ej, to jest fajne, bo zobacz, naprawdę dużo zarabiamy. Ludzie płacą po parę tysięcy za to, żeby wejść do autobusu. To znaczy przy okazji mnie. No, a jak mi zapłacą, to i przejeżdżam. Dokładnie. Przejeżdżamy komendy policyjne. Dobra, poczekaj. Uwaga, tutaj hamujemy. O. Okej. Okay. Wsiadają. Do ciebie wsiadają. 600... Niesamowite. 2400 dolarów dostałem. No nieźle, poczekaj, gdzie jest kolejny? Kolejny jest gdzieś tutaj. O rany, troszkę sobie będziemy musieli pojeździć. Kolejny dobra. Jest... Jadę, jedź, może jechać za mną, już mam zaznaczone. Ja już pewnie... Ej, dużo osób tu jest pilotami samolotu, będziemy musieli... No można być pilotem, tylko trzeba kupić ten, mieć licencję na to, żeby polatać sobie. Spokojnie, bez licencji da radę. A, oczywiście, że tak. Ja bez licencji zawsze latam. Tak jest najlepiej. No. Ale mój autobus bardzo jest brudny i to mi trochę denerwuje, ale... No trzeba by coś ponaprawiać trochę, ale to najpierw musimy zarobić pieniążki, wiesz? Nie, możemy po mechanika zadzwonić, tylko nie wiem ile by to trwało, żeby... No, może lepiej nie, Bert. Tym bardziej, że te autobusy akurat nie są nasze. Albo nie, albo mam pomysł, Paweł. Te autobusy są pożyczone, pamiętaj o tym, to jest duża różnica. Zamówmy tutaj mechanika, nie? Uwaga, skręt. On przyjedzie, naprawi nam auto, a ja go odstrzelę. Co ty na to? Świetny pomysł. Nie, bo później oni wyślą za mną jakiś... No nie? No nie, ale może fajnie byłoby tak, wiesz, takiegoś policjanta czy coś, tak wezwać, albo taksówkarza, nie? So, police no. Has been dispatched. Uwaga, tutaj ten. Ej, Paweł, co to znaczy police has been dispatched? Co to źle znaczy, nie? Że policja jest spaczona. To na pewno jest... to. Dispatch, wysłali no. Za mną już jednostkę, żeby mnie zgarnęli. Tak? Tak.
Tak. Dobrze, no. Pervert, to chodź, trzymaj się mnie. Dobra, mam, ze mną mam jesteś bezpieczny. Ja będę ich blokował swoim autobusem. Zresztą, co ci mogą zrobić? Nic nie zrobią. No w sumie powiedzą no, mi pullover, a ja ich zepnę. No. A ty ich zepniesz autobusem. Powiesz, nie, ja tu weź, pracuję. Poczekaj na mnie trochę, bo ja się boję tak sam tu i... Dobrze, Pervert, poczekam na przystanku. To już jest tutaj moment. To już jest prawie na miejscu. O co chodzi? Co? I czemu strzelają do mnie? Co się dzieje? Co, ktoś strzela? Ten gościu na motorku do mnie strzelał, stary. No co ty? Ten to tutaj, jest... na motorku. A to jest jakiś gracz, czy co? Nie. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś ale ten, albo pewnie wyjąłeś broń, wycelowałeś w niego. Nieprawda. Uwaga, zatrzymuje się, tu jest przystanek. Jezu, ja się czuję bardzo w tym mieście źle. Dobra, weź puść tego gościa, niech ten motocykl pojedzie. Czekaj, zobaczmy, czekaj, nie, co ty, nie, bo zaraz będziemy mieli takie pościgi tutaj, że to będzie szok. Póki co nikt po mnie nie przyjechał. Dobra, następny jest kawałek dalej. Musimy całą mapę okrążyć. Poczekaj, bo ja nie mogę wyrobić. Ludzie, czemu chodzicie na środku ulicy? No. Strzelać chciałeś. W ogóle jakieś, ptaki tu latają, stary, ja prawie przejechałem ptaka. Uwaga! Co ty? A co na, to ten przechodnie? Znaczy twoi ten pasażerowie, że ty wyjąłeś ten klamkę i tam pach, 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 no, pach przez przednią. Wyjaśniłem gościa. Dobra, leży. Słuchaj, ten, uwaga, jeźdź tam, no. Uwaga, ja od lewej wyprzedzam, od lewej będę wyprzedzał. Wytłumaczyłem gościa po prostu. Dobra, uwaga, manewr wyprzedzania. Okej, spokojnie. Damy radę. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie, oby nikt nie wyjechał. Ale to jest tak z życia wzięte, nie wiem czy... No tak jest zawsze. O, jest zakręt, idealnie. Na wyprzedzanie. Ale nie wiem czy... Uważaj, bo nie wyrobię, dobra. Czy masz taką... Czekaj, bo ptaka potrąciłem. ...podróżowania, że po prostu jedziesz samochodem, nie? A tu jeden tir próbuje wyprzedzić drugiego i jadą... Dokładnie. ...blokują dwa pasy. Dokładnie. Często tak bywa. Dobra. Króliczka na szczęście udało mi się oszczędzić. Ostrożnie, poczekaj. Uwaga, jedziemy, na tutaj jest bardzo ruchliwe skrzyżowanie. Musisz przejechać szybko. Trzy gwiazdki mam. Trzy gwiazdki masz? No, mam trzy gwiazdki. Ojej, Pervert, nie przejmuj się. No boję się, czasami że bywa. Zginą mnie tu uwaga, zaraz. Skręcam. Dobra, jedź za mną. A ja chciałem autobusy w kupie są bezpieczne. Najwyżej wezmę cię jako zakładnika, pan. Okay? Dobra, ale masz cały autobus zakładników. A no tak. W razie czego krzyczy masz zakładników, że ten, że mają się iść stąd sobie. Dokładnie, Paweł. Dzięki za pomoc, tak. Które... Powiedz tak, powiedz po angielsku, że I've got hostages. Nie, go away. Po arabsku powiem. Nie, ciocio, nie. No. Chcesz, żeby odcinek był zbanowany zaraz? Albo po niemiecku. Ostatnio też nie, to jest bardzo źle. Ostatnio, że tak powiem, jak nagrywałem na przykład człowieka sumo, to no. Wystarczyło dać miniaturkę z człowiekiem sumo i od razu mi wykryło, że są treści plus 18. Dlaczego? No bo człowiek sumo ma dość rozbudowaną klatkę piersiową, wiesz? I no. I system YouTube'a wychwycił, że to jest kobiece. O Jezu. No, co taka sytuacja. Uwaga, hamuję. Dobra, ja tu wyhamuję, mam nadzieję. O. Czemu tylko 320? No bo widzisz, no jakoś tak słabo. Boże, gościu z plecakiem wszedł i przez ścianę wystaje mi. Dobra, nie komentujmy tego, co się tu dzieje. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ej, znowu twój pasażer stoi na środku. No to weź go... Już go przetegowałem. O, tutaj dobra. Możemy kiedyś pojechać na ryby. Ej, co tu jest, Paweł? Zobacz, obok co? Nas. Wow, stary, lotnisko jakieś! Nie ma w normalnym GTA. Tego w normalnym GTA... Ty, chodź, jedziemy zobaczyć! Zobaczymy sobie, przerwa w pracy chwilowa. Przerwa w pracy, zobaczmy, to jest normalnie jakieś dzikie lotnisko. Ej, ale żeby się nie okazało, że to jest jakaś baza wojskowa i nas tu zaraz rozstrzelają. No nie no, powiemy, że ten, że dostarczamy ten... ludzi na testy. Wojskowych, o. Ludzi na testy dostarczamy, a to autobusy są jakieś, zobacz w ogóle. Na dole. To jest jakiś ten, czekaj. No. No chłopie, co tu nie, to jest normalne lotnisko chyba, wiesz? O, tu jest jakiś garaż, można dobudowane sobie auta że no. Ktoś jest pilotem, to może tutaj ma jakiś ten kurs pewnie, żeby tutaj lądować. O, tutaj ładnie to przeczytam. Los Santos International Airport. To Los Santos prawdziwy angielski. Airport. Prawdziwy angielski. Dobra, Paweł, go. No czekaj, bo gościu z plecakiem normalnie jest za ciężki. How do I get a paramedic chopper? I don't know, mate. Czekaj, bo się zawiesimy na tym, za niskie zawieszenie mam w tym autobusie. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy.
Kolejny przystanek mamy już. Kolejny przystanek Woodstock. To jakiś samobójca tutaj, kurde. No stary, no tak ludzie biegają po prostu, ja nie wiem. Ale powiem, ten bus mógłby być trochę szybszy. No mógłby być trochę szybszy. To jest prawda. Ale niestety, wiesz, taka praca. A bez pracy nie ma kołaci. Albo nie ma niczego. Tajkun zawsze spoko. Dobra, poczekaj, tutaj pierwsze w prawo musimy zjechać chyba. Tak, tak. Byle nie... tutaj uda mi się... Przez stację. Autobus tutaj mogę naprawić, ale fajnie. Naprawię tak? sobie, bo jestem bogaty chwila. Poczekaj. Full stop, okej, okay, rozładuj pasażerów. I co ten gościu ma w środku? Poczekaj, ja tutaj teraz o, wyrzucam tych ludzi. Ej, paliwa mi brakuje, muszę zatankować, co? Co? A mogę tu... Jak ci paliwa atakuje? No co ty, proszę cię. Ja tam nie naprawiam autobusu, bardzo ładny autobus mam. Zapłaciłem 1000 za naprawienie. No widzisz, było ci trzeba? No, poczekaj, zaparkuj na razie, bo musimy zobaczyć, gdzie mam jechać dalej. Ale co to kolejny było za przystanek oszustwo? Tutaj. Ale co to było za oszustwo? Nawet nie dali mi... Jakiś helikopter w naszą stronę leci, ale może nie przejmujmy się tym. Chodź, lecimy ten, bo to jest ogólnie lotnisko, może to nie jest policja. Kolejne... Stary, furgonetka policyjna pojechała, widziałeś? Znaczy policyjna, Boże, to nie ten. Policja, Bankowa. Uf, dobra, bankowa. Paweł, nie strasz mi, proszę, bo ja serio mam problemy z policją teraz. Ty masz problemy z życiem. No, no nie z życiem, tylko z no policją, tak. Żeby mi nie zwinęli, bo... Wymień od lewej, ja od prawej wyminę. Tak się to profesjonalnie robi. Boże, nie wyjeżdżaj mi! O Boże. Dlatego się nie wymija od prawej strony, teraz wiecie. No, taka sytuacja. Dobra, to ja też wyminę może od lewej. Tutaj gdzieś okay, zaraz... Następny przystanek też mamy już blisko bardzo. No, w miarę blisko, nie jest źle. Poczekaj, jedziemy, to nie jest takie proste. Jedziemy. Jest bardzo kiepsko, widzisz tutaj. Ale ten autobus, chciałbym Ja współczuję tym autobusom, znaczy tym pasażerom autobusu, naprawdę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeździć z nami jako ten, jako pasażerowie. Możemy coś takiego zrobić, że też na live wbijemy i ludzie wbijali do autobusów, a będziemy ich zawozili do różnych miejsc. To nie jest dobry pomysł, ale możemy zrobić drift i możemy zrobić bastet. Ale czemu? Tutaj będzie fajnie, Paweł. Nie, oni będą wbijać do autobusu, bo tu nie możemy wozić ludzi. Czekaj. Jak to? Możemy, czekaj. Przesuń się, bo ja tu będę wjeżdżał teraz. Pod koniec odcinka możemy sprawdzić, czy mogę do ciebie wsiąść. Oj! Dobra, mogę ludzi wyrzucić, to jest najważniejsze. Uwaga, czekaj. Spokojnie, ja sobie tu wysiądę. Poczekaj, uwaga, wyjeżdżam. Poczekaj, po sobie nie. Spokojnie, Bert. Czy mam zadzwonić po mechanika? Wszystko pod kontrolą, ale możesz mnie lekko pchnąć od tyłu. O nie. Jeden z pasażerów twoich. Nie, nie trzeba, wystaje. Zobacz, to już jest dobrze, już jest, patrz. Widzisz, patrz, pięknie, o. Dzień dobry, dziękuję. I teraz jedziemy do kolejnego przystanku autobusowego. Ja sobie tylko zawrócę. To jakiś pan mi mruga, mam nadzieję, że go tam nie ma w rzeczywistości, a jednak jest. Go. Jedź, Paweł, jedź. Dobra, jadę. Ale mało czasu. Ej, co tu się stało? Czemu takie lagi są gigantyczne? To jest raz, nie a... Nie mam pojęcia. A dwa, dlaczego tutaj normalnie te auta latają? Jedziemy. Dobra, mam jakieś schizy. To prawdopodobnie przez ten autobus. Troszkę się w ogóle wykrzywił, przez to, że zahaczyłem się o krawężnik. Niektóre auta, no tak trochę inaczej jeżdżą niż zwykle. Co masz na myśli? Bo się podnoszą i ogólnie latają. Co? Tak. Panie Pawle. Tak w ogóle, to widzę, że jest mapka zmodyfikowana, bo po prawej stronie, nie wiem czy zauważyłeś, jest kolejna jakaś rzecz, której nie było. Jakiś kontenerowiec, czy coś takiego. No, tam coś jest, jakieś takie ale coś. Ale fajnie, że coś takiego dodali. Coś zmodyfikowane jakieś. Oj, tutaj nowe drzewa, bo nie przy... Berbert oczywiście znowu zauważa, że drzewa zostały wyrośnięte. No zobacz, Paweł, no. Nie widzi takich rzeczy jak kontenerowiec, ale widzi, że nowe drzewa są. No bo ja tą mapę bardzo znam. Nie, no jest więcej, ja wiem, tutaj jest więcej mapek, wiem o tym. Ale fajnie, bo będzie fajniej polować tutaj, będzie tak bardziej... Tak, oczywiście. Pumy będą nas zjadały pewnie. Pumy są bardzo fajne, kiedy zjadają. Tylko za dużo aut jeździ i prawdopodobnie serwer nie wyrabia. Dobra, Berber, jedźmy dalej. Pasażerowie, jak się macie? Mam nadzieję, że bardzo... Na koniec w ogóle tych pasażerów to wyłupię wszystkich, wiesz? Jaki Paweł? No wiesz, jak nie będzie już tego czasu, no to niestety będę musiał wjechać do rzeki.
a ja ogólnie mam dalej 3 gwiazdki. I nikt po mnie nie przyjechał, to bardzo dobrze. Bo policja ma cięcia budżetowe i nie ma policji. Chociaż boję się, że my teraz jedziemy w stronę miasta i mogą być czekać. No oni pewnie czekają, bo pewnie stwierdzą, a niech sobie gościu dorobi. A później wystawimy mandat, weźmiemy mu cały hajs, nie? 1000 zł. Znaczy to są dolarcy, ale dobra. No tak, no wiesz Paweł, o co chodzi, no nie czekaj, bo tutaj, a ty! Ale powiem, polecam bardzo tą pracę, bo można fajnie sobie zarobić. Dokładnie. Cię tutaj. Oj, jakiś gracz. Poczekaj, ja tutaj wypluję tych ludzi. O, na lotnisko teraz musimy jechać, Berber, na kolejne lotnisko, które tu zbudowane. O nie, do bazy wojskowej teraz. Żartujesz, to jest baza wojskowa, nie zwróciłem uwagi. No tak. Poczekaj, Berber, ale... ja zawracam teraz. Nie. Ej, to może być problem. Ej, jedź tam pierwszy, Paweł, obczaj, czy tam nie ma wojskowych, czy oni co? Na... Nie czekają, bo ja wiem, jak to wygląda z perspektywy policjanta. Kiedy jest ktoś szukany, to masz go normalnie na mapie. No, no i pewnie widzą, że za daleko jesteś. Mówią, nie, innym razem. Poczekajmy na niego. Ale zobacz, jest normalnie lotnisko oznaczone, więc nie wiem, czy to jest jako lotnisko, czy to jest jaka baza wojskowa. To jest najlepsze pytanie. Teraz zaraz się okaże. Nie mam pojęcia, Paweł. Jedź pierwszy, bo ja nie chcę. Dobrze, ja tam wjadę pierwszy, najwyżej... O nie, Air Unit on Duty. O nie. Zaraz się dowiemy, co to oznacza. Berber zaraz jest za kraty. Dobra, spokojnie, Berber, ostrożnie. Dobra, spokojnie, tutaj pięknie. Proszę się trzymać, czego macie, bo pasów nie mamy, ludzie. Ukradnijmy jakiś myśliwiec, albo nie, dobra. Nie, może nie, na szczęście tu musimy zatrzymać przed bazą wojskową. O, całe szczęście. Ale to dobrze. Kto chciałby wysiadać na bazie wojskowej? Nie wiem właśnie. $960. Razy 2. O, nieźle. Zarabia, dobra, teraz musimy... Niezłe hajsy. Dobra, zawracamy. O, ten pan się potknął. Hello, officer. Poczekaj, ja tu jeszcze zawrócę. Ej, Berber. Dostaję cały czas prywatne wiadomości od policji, że mnie śledzą. Nie mogę palić kapcia. Dobra, już jadę. Jezus, kolejny koleś. No nie no, palimy kapcia przecież tym autobusem, już super, wyszło. Ej, zaczynam, miałem 20 chyba 1 czy 22 tysiące, mam już 36 tysięcy. Ja mam 15 tysięcy. A zaczynałem z minus 2000. Dobra, pięknie, czekaj. Ktoś chce kupić warzywka? Nie, dobrze, jedziemy dalej. Dobra. O! Co? Co? Policja koło mnie przejechała. No co, ty nie zareagowali nawet? Czekaj. Ale czekaj, bo ja nie widzę, gdzie ty ten, nie widzę policjanta nigdzie tutaj. No bo on tam jedzie w tym zatłoczonym ruchu, ale widziałem. Tak? O nie, tutaj trzeba zapłacić i ja wolę tutaj... zapłacić. Naprawdę, nie widzę tutaj żadnego policjanta, więc nie wiem. No jechał tam, naprzeciwko. No to chyba, że to był jakiś wirtualny taki, wiesz, NPC, nie? Nie, to nie był NPC, bo jak gracz? Nikt mu się wyświetlił nad głową. A widziałem, że jechał nieoznakowanym. Dobra. A może jeszcze ktoś nam... Zapłacimy 100 za przejazd. No kto to widział? Paweł płaci. No niestety. Tutaj musimy odbić w lewo. Tak, widzę, dobra. Uwaga, będę się wyprzedzał od lewej. Ale po co wyprzedzać na zakręcie, no gościu? No czekaj, bo barierki łupię. Nie! Uff, milimetry. Udało się. O nie, pod prąd. Aj, dobrze, Berber. O Boże! No gdzie mi wjeżdżasz tutaj w mach... No przestań, bo jadę przecież, typie, widzisz. Dobra, ale dużo zarabiam kasy, gościu. Ja nie wiem kto, na szczęście ten autobus jest kradziony. Gdyby był kupiony, to było mi szkoda. Dobra, już jadę. Mamy jeszcze 4 cele do ten i ukończyliśmy naszą Berber, pracę. Cele to ty będziesz miał w więzieniu, wiesz? Dzięki, gościu. Tyle ci jak powiem. Ja cię odstrzelę, bo ja mam pistolet, a ty nie masz. Tam w ogóle jakiś gracz jest, tam gdzie jedziemy teraz. No boję się, że to są wojskowi, którzy cały czas... Dobra, poczekaj na mnie, Berber, poczekaj, już jadę. Już jadę, zjeżdżam. Bo wiesz, jak ja bym był policjantem i miał ścigać, to jeździłbym za nim niepostrzeżeni i patrzył, co jeszcze przez krobie. Ja się dziwię, że ci jeszcze nie krzyczą, że chcą wysiąść, nie? No ja też. Że jadą z tym, z bandytą tutaj, no, który popił ludzi i ukradł parę samochodów. No proszę cię, no mogą tego nie wiedzieć, ale na pewno moi wiedzą to, że kilku pasażerów znalazło się pod autobusem i ogólnie rzecz biorąc, że ten autobus nie ma już szyb. Znaczy niektóre ma. Ale więcej plecaków wystaje dzięki temu, więcej miejsca na plecaki jest. Ale widzę, że poza autobusem. Że jest 12 policjantów na tym serwerze, więc... Tak? I nikt nie reaguje.
No całe szczęście. A może kogoś innego bardziej... Może po prostu, wiesz, to jest tak kierowca autobusu. Większy ma pierwszeństwo, nie? Nawet w pościgu, nie? Że jesteś ostatni. Ale wiesz, ale możliwe jest, że Przycięło cię, co? A, nie mamy czasu na ciebie, no tak. No właśnie, bo kogoś innego mogą gonić. No tak, może ktoś bardziej agresywny jest albo coś. Ale ja mówię, ja będę walczył do końca. Jak mnie będą chcieli zgarnąć, wyjmuję klamkę i ich odstrzeliwuję. Dobrze. Najwyżej sam zginę. Bardzo dobry pomysł. Czemu ktoś tą ciężarówką właśnie wyjeżdża? Ciężarówka. No stara ciężarówka tu jedzie. Zablokowała. Poczekaj na mnie, Bert, gdzie ty jedziesz? Poczekaj tutaj. No bo ja się boję o moje... No to jedźmy razem właśnie. Jedźmy właśnie razem. Los. W każdej chwili mogę zostać zwinięty. Dzięki temu będziemy mogli pilnować się. Czemu ten... To jest gracz, stary. Tak, ta ciężarówka? Tak? O. Może zdwignij klamkę. I o co chodzi? On jeździ jak wariat. No co no ty? Nie zajeżdżaj mi drogi, typie, no co on czekaj, robi? Czekaj, ja tam dojadę do siebie zaraz, poczekajeczkę. Zadzban, no. Zaraz tam dojadę, zaraz... Teraz się tutaj, ten, ściągniemy wszystkich kierowców autobusu. No kurwa, hamuje, jedzie, no. Poczekaj, no. Weź od prawej, jedzie, a od lewej go ściśniemy. No to jest kurde On jest jakiś pijany. O, stary. Czekaj, no pa... No wziął się, zatrzymał na środku. O, ciach tutaj. Uwaga, tu mamy Paweł. Naprzeciwko nas jacyś gracze jadą. O nie, tylko proszę... O nie, policja! Karetka pogotowia, no nie, co to jest ty? Karetka, dobra. Bo jest, się będzie, że to policja na sygnale do no zdarza się czasami, no niestety. No, pika... Przepraszam! Jezus, no zdarza się. Poczekaj, gdzie jest kolejny? Już ostatnie te są. Ostatnie podrygi nasze. Ostatnie dwa. I ostatnie możemy dwa. Zakończyć naszą podróż. Dokładnie, czekaj, to jakiś pan z plecaczkiem. Tam pogotowie hało, weź się zadzwoń. Weź się zadzwoń. Kierowca autobusu. Phone services. Zniszczenie edition. Mechanik, a jest mechanik, mogę po mechanika zadzwonić. O, tutaj ten gracz. Tym tirem. Rozbił się barierę. O, faktycznie, no, za szybko jechał pewnie. Player options, driver menu. Mam 10 level tego, kierowcy. Bardzo ładnie. Uwaga, wyprzedzam odprawę. 4 gwiazdki! No bez jaj, gościu! Już masz 4? Ale co ja takiego zrobiłem, no? No po prostu się nie zgłaszasz na policję. No, ale to a oni nie... pewnie zbierają na ciebie, wiesz, haki, żeby mieć więcej gwiazdek i dostaną więcej hajsu no właśnie. Ciebie. I na końcu mnie odstrzelić, a nie zaresztować. No właśnie, po co cię ten aresztować, skoro można ten? Będę walczył, najwyżej osłonię się tobą, Paweł. Co? To nie jest dobry pomysł, Berber. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. Weź go przemyśl jeszcze raz. To jest bardzo dobry pomysł. Weź wyjdź. Poczekaj. Tutaj dobra, gdzieś jest przystanek. Poczekaj, przystanek, ale... Boże, weź uważaj! Spokojnie, spokojnie. Nie hamuj, bo to byłoby bez sensu. Tutaj, uwaga, hamuje. Oj, sorry. Dobra, poczekaj, bo tu nie mogę ich złapać. Czekaj. Dobra, ostatni cel mamy, Paweł, na lotnisku. Tak? Gdzie jest ostatni cel? Ja wiem, i jedź no bez jaj, na lotnisku! No, no chodź, nie, dobra. Nie narzekaj, jedziemy na koniec odcinka na lotnisko. Tam ostatnich pasażerów musimy. Ciekawe, co się stanie, kiedy te wszystkie te cele. No. Dostaniemy może jakiś bonus. Ej, Starman, 204, 201. Co tu się stało? Jak to? Merbert Skarb. A ja chcę! No nie, dobra, już zbierze. No przesuń się! Co tam jedziesz, tak? Czekaj. Ale nie wysiadaj z autobusu, bo to ci może. No właśnie, no nie mogę wysiąść. Musiałbym wysiąść. Nie, nie będę wysiadał. Przepraszam! Ej, ja liczę autobusem. Na jakąś premię 100 tysięcy dolarów za ten... Tak, albo ponieważ autobus gratis. Pewnie już z 20 minut jeździmy tym, nie? Mhm. No tak, mniej więcej ponad 20 minut już jeździmy. No i mogą tędy pięknie, jechać. Piękny, ważne. To był piękny dzień, Bernard, co nie? Napiszesz, no że był piękny dzień, na pewno był piękny dzień dzisiejszy. Ale jeszcze nie skończyli, musimy tak, jeszcze nie skończyliśmy. Pasażerów. Ostatnich pasażerów musimy tak na lotnisko wysłać. Ja też najlepiej wyjadę z tego kraju. Na koniec świata jeszcze dalej ich wyślemy. O nie, teraz koło tego. Komisariatu? No, koło tego komisariatu będziemy przyjeżdżali. O nie. Będzie sympatycznie. No ja mam cały czas 4 gwiazdki, gościu. No. Ojejku, poczekaj, bo się rozbije zaraz, za dużo, za szybko. Nie stój na ulicy! Uważajmy dobra. Tutaj, bo w mieście są te fotoradary i parę. Na razie nikt jeszcze nie zauważył, że mam taki czerwony autobus. Policjant tam stoi. Nic no to weź go trzaśnij go tam. Nie, go. No bo będę miał jeszcze 5 gwiazdek już w ogóle jest. Poczekaj, a gdzie on stoi? Pewnie oni mają.
Jako cztery gwiazdki to pewnie mają już mnie oznaczonego i jaką taką dużą kropkę pewnie. Mam nadzieję, że ten policjant tego nie widział, co się zaraz stało. Coś bo oni mogą... Zrobiło. Nie, no bo tam zarysowałem jakieś auto na skrzyżowaniu, bo jechałem pod prąd, no. Ale póki co nie widzę jeszcze policji na horyzoncie, więc jest stabilnie. Jest bardzo dobrze. Może jak skończysz misję, to zaczną cię ścigać, wiesz? Albo już czekają. Albo już czekają na ostatnim tym, nie? Wiesz. Jak z pistoletami, dobra, gościu. Znaczy nie? Wysiadaj, typie! Wysiadaj, gościu. Taki słod oddział i w ogóle. Weź tam trochę przyhamuj, to ci ten dogonię. Ja ci przyhamuję zaraz, bo... No. Ja tu walczę o moje życie, stary. W ogóle nie wiem czemu tędy, no ale może też tędy pojechać. Ale fajnie, bo po tej pracy będę miał 20 tysięcy. No widzisz, tyle zarabia moi drodzy kierowca autobusu. Dziennie. A miałem minus 2 tysiące. Nie, w pół dnia, na jednej zmianie, 20 tysięcy dolarów. Także jak chcecie zarabiać, to nie youtuber, nie jakiś tam polityk, ani coś tam, bądźcie kierowcą autobusu. Bądźcie kierowcą autobusu. Najlepiej zarabiający człowiek świata. Zawód youtubera się nie opłaca. Tak, żaden się zawód nie opłaca, nawet prezydent. A teraz pytanie, czy to jest u góry, czy to na dole jest? To jest bardzo dobre pytanie. No właśnie. Znając życie, będzie u góry. No tak, może tak być. Tak, u góry, no bo pokazuje drogę. Jest? Zaznaczymy sobie przecież. No nie, no bez jaj, no jajce nie. Pokazujemy, że miałem skręcić w drugą stronę. Dobra, jadę na wsteczny. Boże, zamiast zaznaczyć sobie punkt, to nie, ja wiem, którędy, ja wiem, którędy. To mogłeś mnie ostrzec przed tym, bo miałeś zaznaczoną tą trasę, a nie teraz. No ja miałem zaznaczoną, ale ja zacząłem jechać, ja teraz jadę za tobą i teraz muszę cofać przez ciebie. Mądrować się teraz będzie. Weź tam się nie pluj. No, bo cię uszkodzę. Ale jeszcze policja mi nie zgarnęła, co za kurde mił. No. Dobra. Ale miałem informację, jacyś gracze, co są policjantami, kazali mi się stawić albo ten, zjechać. No to słuchaj, to cię odstawię zaraz do tego komisariatu, tu nie ma problemu, tam wiesz. Ja cię nie odstawił z kulką w łeb. Co? Nie, jeszcze będę miał... Jeszcze... A trzasnął ci kiedyś autobus? Nie. No to zaraz, o tu jacyś policjanci chodzą. A to są 5800! Tak? O dobra, tu już jadę, tam już nam jadę zaraz to odstawić. Okej. Okay. Ile ludzi wysiadło? Wszyscy wysiedli? Tak, wszyscy. Ojejku, no i kogo teraz mam zabrać? Czekaj, bo oni tutaj wysiedli. Faktycznie wysiedli! Dobra. Okej. Okay. No, ładnie. Poczekaj. Bo ci, a ludzie, patrz, ty ludzi masz. Berbert, nie jesteś w tłumie, to jest niebezpieczne. Przesuń się. Nie, proszę! No Berbert, weź przestań, bo ja teraz tu jeżdżę autobusem, odstrzyj. Ale nie zgiń mnie, bo tutaj ciężko jest. Jak no ja wiem, że tu jest kiepsko. W ogóle autobus ci odjeżdża. Zwróciłeś jak uwagę? Jak autobus mi odjeżdża? No. No tak, no zwróciłeś, poczekaj, uwaga, wsteczny wbijam. Na koniec odcinka ludzie jeszcze się dalej. Poszą. Pięć gwiazdek, dobra. Bo bije ludzi. Ja stary, czekaj, nie ma... Paweł. Ale ja stary, w ogóle nic nie ma, nic się nie zmieniło, nie? Patrz co tu się dzieje w ogóle, nic się nie zmieniło. Syreny! Patrz, pogotowie przyjechało! Ej, pogotowie czy co? Czekaj. Nie, pogotowie. Ej. Wsiadłeś jako pasażer. Ej, czekaj, karetkę. Ej, to fajnie by było, tak wiesz, jako pasażer. Czemu ty wysiadasz? No bo umieram. O, policjant. O kurde, z policjantem się bije, go. Dobra, pomogę ci, Bert, już tam jadę autobusem. Przesuń się! Dobra. On ma szczelbę! Z karabinem jest. Widzę właśnie, czekaj. Czy ten karabin mu wypadnie z łapki? Właśnie, to jest dobre pytanie. Właśnie, próbuję to sprawdzić. Ej, 5 gwiazdek mam stary ogólnie. Ty, on jest jakiś normalnie nie tagowany. Nie można go wytagować. Ej, broni mu nie można zabrać. Ja ty, no nie ma. Sobie. No ja też chciałem, a nie ma żadnego. No nic, trudno się mówi. Więc jedziemy do końca odcinka jeszcze dalej. Także dzięki za uwagę, trzymaj się, papa. Yo, czekaj Paweł. Co? You are not allowed to use, you must be ASM. Yes, ale... Czemu tu klęczą? Ej, nie, przyjechali po mnie. Tak, prawdziwi, normalni ludzie, gracze? Czemu on do mnie strzela? Przestań strzelać. Jadę do ciebie, Bert. Chodź, biegnij do mnie. Jakie to zrobił? Chodź, wsiadaj do mnie. Ej, z plaskacza mu strzeliłem i zginął. Dobrze, Berbert, chodź tu do mnie.
wsiądź, ja cię wywiozę. Ja cię wywiozę na koniec odcinka. Ja cię wywiozę na koniec odcinka, zobaczysz. Gdzie ty, Paweł? Chodź tutaj. Na dół. Na dół. Czekaj, ja cię podjadę, żebyś mógł skoczyć bezpiecznie. Jestem poszukiwanym numer jeden chyba. Wpadłeś pod auto. Dobra, ja stałem trochę obok, ale nie. Patrz, jakiś pan tu siedzi w ogóle w tym autobusie, to jest najlepsze. Dobra, Barber, ja cię wywiozę, zobacz, będziemy bezpieczni. Nie wiem, czy tu w ogóle można przejechać. Spróbuję przejechać na takim razie ten. Ja, żeby nas nie wywalili z tego lotniska. To tu nie można wjeżdżać bez. Spokojnie, Bert. Nie przejmuj się, ja się ja na już tym dość znam. Mam. Ja już dość mam tego uwagi, już. Zauważyłeś, że ten policjant autobus jest taki krzywy? No tak troszkę się dymi odrobinę. Tak troszkę, nie? Ale nie przejmuj się. A co tu się dzieje? No tam są jacyś gracze. Poczekaj, zobacz, może jakiś samolot. Musimy stąd uciekać, naprawdę. Ja wiem, że przedłużamy odcinek jeszcze, ale tak naprawdę musimy. To mnie gonią, nie ciebie. Ja wiem, ale ja cię wywiozę. Znajdźmy jakiś wehikuł latający. Czy w ogóle tu jest? To znaczy, to może być tylko tak, że można kupić sobie tylko. No podejrzewam, że tak będzie. Albo komuś ukraść. No. No nic, Berber, chyba tutaj czeka. Zobaczymy, może gdzieś tutaj będzie. No patrz. Ej, co tak pika? Co? Coś pika w tym autobusie. Co ty gadasz? Gdzieś pika to? Ja nic nie widzę. Ale, no, to nie masz widzieć tego pikania. Nie, no Paweł! Coś nie wyszło. Teraz. Potknąłem się. Ojejku, Bert, nie teraz! Zostaw mnie! Jestem mordercą. No. O nie, Bert, mordulec! Ha! Jak on przeszedł? Ej, tu mogłeś wyjść tym. O kurde, tam były drzwi. Ja mam pistolet, pamiętaj, Paweł. Co? Także zatrzymaj się, jeśli ci życzę. Chyba nie. Chyba nie masz pistoletu. Ej, bo ogólnie ja umieram z tego. Z czego? Z niedożywienia, głosu? Oczywiście, jak zawsze. No, widzisz, Paweł mnie nie dożywia. O rany, no Bert, zostaw mnie już. Ale ja cię chcę... Raz chcę cię walnąć. Nie, Bert, nie! Na takiego plaskacza, no, Paweł. No, stary, jak ci plaskacz zaraz zrobić, to ja normalnie ci taki plaskacz zrobię, że to będzie przykryć. Ciach. Ucieczka. Ucieczka. Bert, nie. Niedobry Bert, zostaw mnie. Jestem tylko biednym kierowcą autobusu. Dokładnie. No stój, no, niech cię w końcu coś zatrzyma. Cię go... Co? Dajcie auto szybko! No serio. No weź tym autem jedź. Wywal go! Wsiad tego pasażera. O, Berber, ucieknę ci, zobaczysz. Dobra, ja uciekam Berbertowi na końcu odcinka jeszcze. Dobra, dalej. Jeszcze. Ucieka mi, o nie, ucieka mi już. O nie, Berber, ja ci ucieknę zaraz. Boże. Teraz ty uciekaj! Co myślałeś, że ja wysiądę? Co myślisz, że ja nie wyjadę tędy? Myślisz, że nie wyjadę? Mówię ci stop. Wjechał tu w ogóle. No chodź, uciekaj teraz! Tam coś zbudowane jest, tam coś zbudowane, zobacz. Sam jesteś zbudowany. No, Berber, czujesz presję? Presję? Mam release. Nie umiesz biegać szybciej? Nie umiesz biegać szybciej? Policja cię ściga? Jest policja w tym miejscu. Policja to nie jest twój problem. Ja jestem twoim problemem. Wziął i skoczył. Przeżył.